tej sesji Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na stan 20 radnych obecnych jest 16 radnych. Państwo radni, pani Krystyna Duda, pani Elżbieta Zawodzka, pani Ania Binienda usprawiedliwiły swoją nieobecność. Nie ma na sali pani Wilety Machniewskiej, ale mam informację, że się spóźni i za chwilę do nas dołączy. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam zaproszonych gości. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Czy są uwagi do porządku obrad? Mogę zgłosić uwagę do porządku obrad? Proszę. Chciałbym zaproponować Wysokiej Radzie zdjęcie z porządku obrad podjęcia uchwał w sprawach uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz domu pogrzebowego na terenie gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt numer 8/30. Uważam, że projekt ten zawiera sporo absurdalnych zapisów, których po prostu nie da się poprawić na kolanie. To jako przykład takiego zapisu to powiem, że zgodnie z projektem regulaminu zapalenie znicza na jednym z naszych cmentarzy komunalnych jest niemożliwe, dlatego że regulamin po prostu tego zabrania. Zabrania używania otwartego ognia na terenie cmentarza. Wydaje mi się to absurdalne. Takich absurdów jest więcej. Ja tu nie chciałbym wymieniać ich po kolei. Proponowałbym również zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Projektodawca uchwały zaproponował nam w uzasadnieniu, pięknie nam opisał, z jakich elementów powinniśmy korzystać ustalając cenę opłat. Ja, żeby nie być gołosłownym, to zacytuję. Natomiast uważam, że powinno się w uzasadnieniu znaleźć, powinny się znaleźć w tym uzasadnieniu cyfry, a mianowicie to, co konkretnie, na czym powinniśmy mieć bazę do podejmowania uchwały w tej kwestii. Otóż w uzasadnieniu projektodawca pouczył nas w ten sposób. Wysokość opłat za korzystanie z miejsca pochówku nie powinna być jednak dowolna, ale opłata ta powinna uwzględniać planowane roczne koszty utrzymania cmentarza i ich rzeczywistą kalkulację. No, ja rozumiem, że to jest pouczenie dla nas, żebyśmy wiedzieli w oparciu o jakie elementy będziemy podejmować decyzje. Natomiast uważam, że projektodawca powinien nam tutaj tą rzeczywistą kalkulację i roczne koszty utrzymania cmentarza przedłożyć w uzasadnieniu do projektu tej uchwały. Także stawiam wniosek o zdjęcie tych dwóch uchwał z porządku obrad. Czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? Proszę, pani przewodnicząca. Można by było przyjąć za zasadny wniosek wiceprzewodniczącego, ponieważ, ale nie jestem do końca przekonana, czy na pewno powinniśmy z punktu obrad zdejmować projekt uchwały dotyczący opłat, czyli uchwały numer 7. Ze względu na to, może ja pokrótce powiem, jak wyglądała sytuacja i być może dlaczego ten wniosek, jeżeli mogę. Dlaczego proszę, ten proszę, wniosek. Tylko króciutko, jak najkrócej. Komisja Gospodarki Miejskiej nie miała możliwości przedyskutowania tych wniosków na posiedzeniu, które zostało zwołane na poniedziałek w tym tygodniu. Było to związane z niejasnościami wynikającymi z interpretacji przepisów, które z jednej strony pan sekretarz twierdził, że nie możemy się spotkać w budynku Urzędu Miasta i przedyskutować, ponieważ wiedzieliśmy, że w tym temacie będzie dużo pytań, a z drugiej strony przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że moglibyśmy się spotkać. Stąd komisja nie miała możliwości przedyskutowania
wszystkich pojawiających się pytań i wyciągnięcia wniosków wynikających z tych uchwał. Jednak do wszystkich członków swojej komisji wysłałam maile z prośbą o pytania dotyczące tej uchwały oraz telefonicznie skontaktowałam się ze wszystkimi odnośnie tego, odnośnie wyrażenia opinii w tym temacie. W mailu, który wystosowałam do wszystkich radnych, poinformowałam również, że te pytania w środę, który jest dniem wewnętrznym w Urzędzie Miasta, postaram się wyjaśnić u twórcy tej uchwały. Kontakt z twórcą uchwały był dobry, zadowalający, jednakże ciągle nie udało nam się uzyskać odpowiedzi, ale wydaje mi się, że nie do końca zasadne byłoby uchylanie tej uchwały numer 7, ponieważ reguluje on w częściowym zakresie pewne zapisy, które były wcześniej odrębnymi uchwałami przygotowane i wprowadza nowy zapis opłaty eksploatacyjnej oraz reguluje również możliwość korzystania, czy też zasady korzystania z dochowania opłat za dochowanie w istniejącym grobie ziemnym i murowanym. Dlatego też wnoszę wniosek przeciwny o to, żeby zostawić uchwałę numer 7 i poddać ją pod głosowanie Rady, a uchwałę numer 8 również, pomijając już to, co powiedział wiceprzewodniczący, rzeczywiście uważam, że regulamin cmentarza powinien zostać bardziej dopracowany, może na stacjonarnym posiedzeniu Rady, może w obecności, tak żeby tutaj, żebyśmy mogli wypracować jako komisja stanowisko, które będziemy mogli przedstawić Wysokiej Radzie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? Panie Przewodniczący. Sekretarz. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Ja chciałbym tutaj też prosić o pozostawienie tego porządku obrad, żebyśmy mogli te uchwały przedyskutować w trakcie. Chodzi właśnie o to, że w poniedziałek nie było możliwości, tak jak pani przewodnicząca komisji powiedziała, nie było jedno stanowiska konkretnego, czy można się spotkać powyżej 6 osób, to wszystko zostało wprowadzone, czy 5 osób, to wszystko zostało wprowadzone gwałtownie. Pan przewodniczący wystosował pismo do sanepidu, dlatego sesja odbywa się w takiej formie, w jakiej się w tej chwili odbywa. Mamy jednoznaczne stanowisko w tej sprawie i będziemy po prostu z niego w dalszym pracach w strefie czerwonej po prostu korzystali i trzymali się tego, co zostało nam zalecone. Odnośnie otwartego ognia, to zaczynamy rozmawiać o uchwale, która powinna być dyskutowana później. Otwarty ogień jest ujęty też w uchwale Rady Miasta z 2013 roku. I tu chodzi o palenie ognisk, a nie chodzi o znicze, bo znicz nie jest otwartym ogniem, a ogniem regulowanym. Także nie można palić ognisk na swoich terenach w mieście, ale grilla można palić. Także to chodzi o mniej więcej o takie odniesienie. Także ten zapis 2013 roku znalazł się teraz w regulaminie. Po prostu został przepisany z poprzedniej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mogę ad vocem? No, ale króciutko dążę. No tak, tylko że czytając regulamin, w którym jest zapis, że zabrania się używania otwartego ognia, no to trzeba, należy to rozumieć jednoznacznie, już bez jakichś interpretacji dodatkowych. To jest jedna sprawa, a drugie jest jeszcze jeden temat, dlatego że ustawa o cmentarzu i chowaniu zmarłych, na którą się powołujemy w tej uchwale, projektodawca się powołuje w tej uchwale, stwierdza, że to organ wykonawczy jest zarządcą cmentarzy z racji
postanowień ustawy. W związku z tym w ogóle regulamin nie powinien być przez nas rozpatrywany, a wydany przez burmistrza miasta. Takie są chociażby wyroki sądów administracyjnych. Gdyby ktoś miał wątpliwości, polecam wyrok sądu administracyjnego ze Szczecina, w którym uchwała w takim samym temacie z Wałcza została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Tylko już jeśli tak rozgorzała dyskusja, to dopowiem, że ściśle, że w tym regulaminie, o którym tutaj rozmawiamy, używa się sformułowania, że zabrania się palenia ognia otwartego. Między paleniem a używaniem może jest jakaś istotna różnica. Nie sądzę. Nie wiem. Wobec tego poddaję wniosek pana wiceprzewodniczącego pod głosowanie. Kto z państwa, jeszcze pani przewodnicząca, ale już naprosiłbym o króciutko, bo zaraz będę apelował o to, żebyśmy... Wydaje mi się, że w tak sytuacji wyjątkowej nie możemy czegoś mówić o króciutko czy skracać sesji, bo jeżeli jest problem, to należy go rozwiązać, należy odpowiedzieć na wiele pytań, a tych pytań w związku z tą uchwałą o ustanowieniu regulaminu jest dużo więcej. Nie chodzi tylko o otwarte znicze, chodzi również o zmienione godziny otwarcia cmentarza. Być może radni tego na to nie zwrócili uwagę. Poza tym istnieje również, powstaje pytanie, dlaczego konieczny jest zapis typu w przypadku wystąpienia warunków mogących stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na terenie cmentarza bądź przemawiają za tym względy sanitarne lub zagrożenie chorobami itd. Czy w tym momencie, tu jest też kolejne pytanie, czy o tym nie stanowią akty nadrzędne, których raczej w regulaminie być nie powinno? Poza tym paragraf 6 punkt 1 i 2 i 9 zapis po myślniku, że zabrania się wprowadzania... Ja przepraszam pani przewodnicząca, to może zróbmy tak, rozstrzygniemy... Być może, ale dlatego nie możemy rozstrzygać zanim nie możemy poddać pod głosowanie czegoś, co nie zostało wyjaśnione, że zdejmujemy lub nie. Wniosek formalny jest też taki, żeby punkt z regulaminem, mój wniosek formalny jest taki, żeby punkt z regulaminem zdjąć z porządku obrad, ponieważ nie mogliśmy uzyskać odpowiedzi na wiele nurtujących, to jest wniosek też komisji, na wiele nurtujących nasz, może nie o zdjęciu, ale mój wniosek jest o zdjęciu, a komisja miała zbyt dobrze, dużo rozumiem pytań. Więc może rzeczywiście należałoby pochylić się nad tym bardziej dokładnie i przygotować lepszą wersję tego regulaminu. Dziękuję. Rozumiem. Mam tylko jeszcze pytanie do autora tego projektu, w szczególności jeśli chodzi o regulamin. Czy nie ma obawy o to, znaczy czy może ten regulamin być uchwalony na najbliższej, ale podkreślam, zwyczajnej sesji Rady Miasta, która jest planowana w grudniu? W tyle głowy mam to pytanie po to, żeby nie było tak, że powiedzmy za tydzień czy za 10 dni będziemy zwoływać sesję nadzwyczajną po to, żeby ten regulamin uchwalić. Gdyby się okazało, że to tak dla wyjaśnienia, gdyby się okazało, że Rada przychyli się i zatwierdzi uchylenie tego z porządku obrad, czy wykreślenie tego z porządku obrad, czy może poczekać to do najbliższej sesji? Panie Przewodniczący, w odpowiedzi za pracownika powiem, że tak. Okay. Ale jeżeli tu jest, też są niejasności prawne odnośnie, że gdzieś tam regulamin został uchylony, że to nie należy w gestii Rady, tylko zarządzenie burmistrza, to jak najbardziej. My po prostu te przepisy sprawdzimy i zobaczymy, czy faktycznie będziemy poddawali pod uchwałę, pod obrady Rady, czy burmistrz zarządzenie wprowadził regulamin na cmentarzu i tą uchwałę z 2013 roku to już trafi do państwa, żeby po prostu ją uchylić. Dobrze. To po prostu sprawdzimy. Dziękuję bardzo. Dobrze. Wobec tego tak, proszę państwa, czy zaproponuję rozwiązanie w ten sposób, że wniosek najdalej idący wniosek, to jest wniosek pana przewodniczącego, pana Leonarda Boiwko, żeby z porządku obrad nie procedować nad punktem 5 litera G i H, tak? Czyli projekt oznaczony numerem 7 i projekt oznaczony numerem 8. Przegłosujemy to i jeśli i, bo z kolei pani przewodnicząca, drugi wniosek jest taki, żeby tylko uchylić, czy nie procedować dzisiaj projektu numer 8. I wtedy drugie głosowanie zarządzę nad tym, czy projekt numer 8 zostawiamy, czy nie. Czy to będzie dobrze, czy... Chyba tak. Dobrze, wobec tego ja proponuję, kto jest za wnioskiem pana przewodniczącego Leonarda Boiwko o
nierozpatrywanie dzisiaj projektu uchwały oznaczonego numerem 7 litera G i numerem 8 litera H. Kto jest za? Przepraszam, ja się pomyliłem. Ale to już trochę. Jak wynik głosowania? 11 za, 4 przeciw, 2 wstrzymały się. Stwierdzam, że poprawka pana przewodniczącego została przyjęta. No i teraz mam pytanie, czy możemy głosować poprawkę pani przewodniczącej? Nie możemy. Po prostu może nie wszyscy dobrze zrozumieli. Nie będziemy rozpatrywać. Nie będziemy rozpatrywać pod projektu numer 3 i numer 7 i numer 8. Stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę zmieniony. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 29 sesji Rady Miasta zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta. Wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym jest wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół został przez Wysoką Radę przyjęty bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to informacja burmistrza miasta z działalności międzysesyjnej. I tutaj do państwa mam taką prośbę. W związku z tym, że tutaj na moją prośbę autor tej informacji postarał się, że na 3 dni właściwie przed sesją już ta informacja była sporządzona i panie i panowie radni otrzymali tę informację drogą elektroniczną. Proponuję, żebyśmy nie czytali tej informacji, bo tam informacja plus zarządzenia, żebyśmy nie czytali tej informacji od deski do deski, tylko jeśli są pytania, to byśmy od razu skierowali pytania do autora tej informacji. Czy uważacie państwo, że powinniśmy czytać tę informację? Nie. Proszę panie przewodniczący. Uważam, że to sprawozdanie powinno zostać odczytane w związku z tym, że sesja Rady Miasta jest nie tylko naszym wspólnym posiedzeniem, ale również jest transmitowana i mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co robił burmistrz miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym od 24 września do 29 października 2020 roku. Dziękuję. Chciałem tylko dopowiedzieć, że ta informacja również wisi na BIP-ie, więc jest dostępna dla mieszkańców miasta. Nie każdy ma możliwość korzystania z BIP-u, a obligatoryjnie obowiązek jest retransmisji obrad i tego, żeby każdy mieszkaniec miał możliwość wysłuchania posiedzenia sesji Rady Miasta. Dziękuję. Dobrze. Wobec tego tej wątpliwości, to jest pani wniosek formalny, rozumiem? Okej. Kto jest za wnioskiem formalnym pani przewodniczącej? Chwilę. Żeby odczytać tą informację na dzisiejszej sesji, proszę o zagłosowanie teraz wniosku formalnego. Jest, ale ona fizycznie została dostarczona nam radnym. Dobrze, dobrze. Proszę o głosowanie. Za czym głosujemy? Może pan... Proszę o głosowanie. Czy czytamy informację, czy nie? Pani złożyła wniosek formalny o to, żeby czytać. Ja zaproponowałem, żeby nie czytać. W związku z tym proszę o przegłosowanie wniosku formalnego pani przewodniczącej. 5 za, 9 przeciw, 3 wstrzymały się. Dobrze, więc nie będziemy odczytywać tej informacji. Jak wspomniałem, ta informacja również jest dostępna w drodze elektronicznej na stronach BIP-u. Czy pytanie wobec tego, czy są pytania do informacji burmistrza? Proszę bardzo, pan radny Libijko. Ja mam pytanie
odnośnie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To może to jest, nie doczytałem czegoś, ale to taki punkt czwarty. To jest wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I on przewiduje on zaopatrzenie w sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej pracowników MOP, środowiskowego domu samopomocy. Chciałbym wiedzieć, bo to jest kwota 150 tysięcy, co to są za środki, czy to są tylko środki, które dotyczą, czy to są jakieś urządzenia, bo tak tutaj niejasno, nie wiem, czy to gdzieś pisało, czy czegoś nie doczytałem. To jest moje pytanie jedno, a korzystając tu z okazji, długo nie zajmę, takie jeszcze miałem tutaj zapytania bardzo. Proszono mnie, żeby to jakby przedstawić skalę problemu związaną z ograniczeniami, jeżeli chodzi o działalność gastronomii w naszych Bartoszycach. Jak wiecie Państwo, w całej Polsce lokale wszystkie są zamknięte, ewentualnie tylko dowóz i dostawa albo odbiór osobisty. Oczywiście ten problem dotyczy ponad 200 tysięcy firm w Polsce. A ja sobie pozwoliłem tak przeliczyć, w Bartoszycach jest 30 firm, w których pracuje sporo pracowników. Oni się obawiają, przedsiębiorcy, co do dalszej działalności i możliwości przetrwania. Pomimo wsparcia, jakie proponuje nawet rząd, bo doświadczenie z wiosny nie pozwala spać spokojnie dla nich, wszelkie koszta pozostają, inne rzeczy, które muszą ponieść, tak samo muszą tutaj być wywiązane, muszą się wywiązać. Dla tych przedsiębiorców decyzje zamknięcia są tak nie do końca zrozumiałe, pomimo tego, że lokale były zawsze bardzo dobrze przygotowane pod względem dezynfekcji, przestrzegania przepisów epidemiologicznych i ostrzeń. Jest wiele pytań od przedsiębiorców, takich formalnych, niepokojących, bo oni się martwią o to, ile to będzie trwało. My oczywiście nie wiemy, ile to będzie trwało. Inne branże pracują, mają obostrzenia, ale pracują. I tu jest jakby obawa o to, że dalej ten sektor będzie bardzo pokrzywdzony. Mimo nawet tych wsparć po przeliczeniu tych wszystkich kosztów, to jest kropla w morzu. Pytają o podatki od nieruchomości, czy będą jakieś zwolnienia, czy te czynsze, które płacą dla miasta, czy jest możliwość, żeby je wstrzymać, ewentualnie zwolnić. Już nie mówię o czynszach, które płacą dla osób prywatnych. Pytają o koncesję na alkohol, czy ta koncesja może być wstrzymana, czy może być niepłacona. Jest dużo, dużo niejasności. W ogóle cieszę się, że ta sesja się odbyła tutaj w Domu Kultury, bo byłem trochę taki zaskoczony, jeżeli dostałem tą karteczkę z tym głosowaniem. Ja bym wolał się spotkać i porozmawiać. Tutaj popieram panią Ewę Pisarską. Też lubię chodzić na wszystkie komisje i byłem zdziwiony, że nigdzie nie można się jakby dostać informacji, że tej komisji, czy ona się odbędzie, czy to ona się... Później dostałem informację, że to było wszystko telefonicznie robione, także no, trochę byłem zawiedziony. Ja nie jestem tak dobrze zorientowany we wszystkich sprawach, także lubię posłuchać dużo. Krótko podsumuję tych przedsiębiorców, co tutaj o nich mówiłem. Oni mają też taką prośbę do mieszkańców, nawet tutaj się skieruję, bo niektóre lokale gastronomiczne robią żywność na wynos, na donos. Jeżeli jest taka możliwość, to korzystajcie z tego. Mają naprawdę ciężką sytuację i jest bardzo źle, bym tak powiedział, a tym bardziej, że nie znamy dnia ani godziny zakończenia tego wszystkiego. To pokrótce tyle. No, chciałbym po prostu tutaj jeszcze dodać, że znów przedsiębiorcy dostali po tyłku. Urzędy, instytucje, zakłady produkcyjne, budownictwo jeszcze jako tako tutaj pracuje. A ta branża od wiosny niestety leży, można tak powiedzieć. Wiosna była jakimś tam przebłyskiem i tyle.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam w imieniu wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą lokale gastronomiczne w Bartoszycach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nim oddam głos, żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, do Państwa mam bardzo wielką prośbę. Między innymi propozycja moja, żeby nie czytać tej informacji z działalności burmistrza, bo podyktowana tym, że pomimo, że zachowujemy odległość, że mamy maseczki, że dezynfekowaliśmy ręce, jednak pracujemy w reżimie sanitarnym i krócej, krótko mówiąc, będziemy tutaj na sali, tym bezpieczniej dla nas wszystkich. Stąd tylko moja taka była propozycja, zresztą zaakceptowana przez Radę, żeby tę informację nie czytać. I w dalszym ciągu apeluję, żeby Państwo, gdy będą jeszcze może pytania jakieś do informacji burmistrza albo w dalszej części obrad naszych, dzisiejszych obrad, żebyśmy, no, że tak powiem, w krótkich żołnierskich surowach się komunikowali, tak? Ewentualnie jakieś tam pytań czy wątpliwości, jakie odpowiedzi, żeby były krótkie, żeby ta sesja przebiegła, co prawda jesteśmy w warunkach bezpiecznych, ale żeby przebiegła jak naj, żeby trwała jak najkrócej. Proszę bardzo, panie sekretarzu, odpowiedź na to pytanie. Panie przewodniczący, pani przewodnicząca jeszcze chciała zadać pytanie. Pani Katarzyna Basa chciała zadać pytanie jeszcze. Pan przewodniczący nie widział, to od razu pani Katarzyna Basa, jeżeli może pytanie niech mi zada, to od razu odpowiem. Tak. Ja też bym miał pytanie. Proszę. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja mam takie trzy pytania. Pierwsze pytanie to jest, dotyczy dokonania podsumowania wniosków odnośnie budżetu obywatelskiego na ten rok. Informacja jest tu podana odnośnie zakończenia realizacji dwóch zwycięskich projektów do końca tego roku. Ja mam pytanie odnośnie konkretnego projektu, czyli remontu chówca ZHP. Czy te prace już się rozpoczęły? To jest jakby pierwsze pytanie. I drugie pytanie, to myślę, że też nawiążę do sytuacji epidemiologicznej, tak jak już kolega Zbigniew wspomniał. Od dnia 12 października bieżącego roku Straż Miejska w uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach kontroluje realizację noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Pojawia się tu informacja, że osoby zostały pouczone w kontekście zakrywania ust i nosa. Ja słyszę, że w zakładach na przykład fryzjerskich bodajże są już kary pieniężne. To jak to się ma do tego pouczenia? Czy tych przedsiębiorców to dotyczy, a ludzi na ulicy nie dotyczą kary finansowe? Mi się wydaje, że wszystkich powinniśmy jednakowo traktować, no ale chciałbym właśnie o to zapytać. I trzecie pytanie odnośnie złożenia wniosku do opieki, odnośnie opieki nad dziećmi do lat 3. Czy mamy miejsce, gdzie te dzieciaczki będą przebywały, bo słyszymy, że to będzie budynek po byłej prokuraturze. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dobrze, to jeszcze wobec tego zapytam, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać. Proszę bardzo zadać pytania. To pan Darski, a później pani Pisarska. Jeszcze ja. Po Pisarskiej. Tak jest. Znaczy, zadam pytanie i to świadczy właśnie, że dobrze by było, no nie przeszło to, żeby jednak przeczytać, bo mieszkańcy często nie wiedzą, w jakich tematach my zadajemy pytanie. Pełnomocnik burmistrza do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Punkt trzeci. Prowadzenie bieżącego rozliczania sprawozdawczości i monitoringu wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. I teraz tak, jakiś czas temu pokazała się informacja też na stronie internetowej Gądza Bartoszewskiego, nie wiem czy w gazecie też, że była kontrola NIK-u i stwierdziła niewłaściwie zabezpieczoną umowy, strata 300 tysięcy złotych. Była tam wypowiedź burmistrza, że to będzie wyjaśnione i tak dalej. I moim zdaniem, jeżeli taka informacja była ważna dla Bartoszyc, bo dotycząca budżetu, dotycząca straty, to powinna być taka informacja, czy to zostało wyjaśnione, jak zostało wyjaśnione, czy NIK miał rację, czy nie miał racji. I tutaj mi tego wyjaśnienia brakuje. Czy na dzisiaj ktokolwiek może to wyjaśnić, czy ta strata była rzeczywiście, czy to została wyjaśniona, czy niesłusznie, bo po kontroli NIK-u też się odpowiada, jeśli NIK niesłusznie coś stwierdzi. Okay. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Ewa Pisarska.
to bardzo miłe, że pan przewodniczący Rady tak bardzo dba o bezpieczeństwo nasze i ja tu w kierunku bezpieczeństwa, ad vocem do bezpieczeństwa, chciałabym zadać pytanie w zasadzie być może do wydziału, który zajmuje się zamówieniami publicznymi, ponieważ jak wszyscy radni wiemy, obecnie zdalne obrady komisji, nie możemy odbywać posiedzeń ani komisji, ani posiedzeń sesji Rady Miasta zdalnie, ponieważ wynika to z tego, że w poprzedniej kadencji, o czym wielokrotnie informowałam, zakupiliśmy taki oszczędnościowy system do przeprowadzania sesji zdalnych. A co za tym idzie, no nie możemy w zasadzie ani głosować z domu, jak to się dzieje, ani przeprowadzać takiej sesji, jak to się dzieje w starostwie powiatowym, choć nie do końca uważam, że tamte obrady powinny wyglądać tak zgodnie z ustawą, ponieważ uważam, że takie sesje zdalne powinny dawać możliwość nie tylko stwierdzenia obecności na tej sesji, możliwości głosowania, ale tak jak przy sesji tradycyjnej powinny dawać też możliwość zabierania głosu, włączania się w dyskusję. Wiemy, że w zasadzie na dzień dzisiejszy już wiemy, że nie możemy sobie lekceważyć pandemii, nie możemy liczyć na to, że takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, nie będzie w przyszłości za miesiąc, za dwa. Nie możemy odkładać tych sesji, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie miasta. I tutaj pytanie do przewodniczącego Rady, do sekretarza, czy też do wydziału, który zajmuje się zamówieniami publicznymi. Czy już rozpatrywaliśmy zakup, bo mieliśmy na to, jakby nie patrzeć, od marca sporo czasu, zakup takiego systemu, który dałby możliwość tego wszystkiego, o czym powiedziałam wcześniej, przeprowadzania sesji zdalnych, nie narażania nas na niebezpieczeństwo, a jednak uczestniczenia aktywnego w głosowaniu i w podejmowaniu uchwał i mając wpływ na to, mających wpływ na przebieg i funkcjonowanie naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję. Tylko to nijak się miało do informacji burmistrza, to w sprawach różnych wypadałoby się zadać to pytanie. Prosił pan o to, żeby, może inaczej, zaoszczędziliśmy trochę czasu na tym, że nie czytaliśmy sprawozdania burmistrza, więc wydaje mi się, że jest to odpowiedni moment, gdy pan poruszył Dobrze. Sprawę bezpieczeństwa, o zadanie takiego pytania. Dziękuję. Dobrze. To jeśli chodzi o, to od razu odpowiem, jeśli chodzi o zakup sprzętu do pracy zdalnej Rady Miasta, to oczywiście nie należy do kompetencji przewodniczącego, to zabezpiecza tak lokal, jak i narzędzia do przeprowadzania sesji burmistrz miasta. Jeśli będzie taka potrzeba i taka konieczność, to na pewno się na tym pochylimy, choć z obserwacji moich, które widzę i państwo zresztą też, jeśli chodzi o obrady sesji zdalne, na przykład powiatu, tam się one jedynie ograniczają do tego, że uczestnicy sesji głosują za, przeciw lub się wstrzymują, jeśli chodzi o uchwały. A czy są takie narzędzia bardziej skomplikowane, które umożliwiają online, czyli twarzą w twarz nawet prowadzenie sesji, tego nie wiem. Stąd było moje pytanie, czy wydział, który zajmuje się zamówieniami, czy też ktoś okay. z przedstawicieli rozpatrywał, bo systemy okay. mimo wszystko są dostosowywane współcześnie do zmieniających się technologii. Być może już ktoś wymyślił taką, a my moglibyśmy okay. to robić. Dziękuję. Proszę bardzo, panie sekretarzu. Ale przepraszam, jeszcze pan, jeszcze przewodniczący Leonard Boiwko. Dziękuję bardzo. Co prawda kolega radny Darski poruszył ten temat, który ja chciałem poruszyć, ale może tak gwoli rozszerzenia jakby tego tematu, bo dowiadujemy się z informacji przedkładanych przez burmistrza o różnych, że tak powiem, pozytywnych sprawach, natomiast o tych negatywnych typu kontrole prowadzone w urzędzie, to te informacje jednak do nas nie docierają, nawet w tych informacjach powiedzmy za okres ten międzysesyjny. Tak jak tutaj kolega radny Darski powiedział, ja również dotarłem do informacji na stronie NIK-u, gdzie jest publikacja związana z kontrolami dofinansowań w zakresie realizacji programów rewitalizacji.
No, te informacje powinny, uważam, do nas docierać. Przeznaczaliśmy też środki finansowe na sprawy związane z wytaczaniem procesów w związku z niedotrzymaniem warunków umów odnośnie realizacji inwestycji. Też żadnych informacji o stanie tych spraw nie mamy. Dotyczy to zarówno rewitalizacji Starego Miasta, jak też budowy hali sportowej, gdzie też przeznaczaliśmy środki na, że tak powiem, wpisowe do rozpoczęcia procesu sądowego. To tak tytułem rozszerzenia informacji na przyszłość, może już nie na dziś. Dziękuję. Dziękuję. Czy więcej pytań już nie ma? Nie ma. Proszę bardzo o udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Kwestia 150 tysięcy to jest dzisiejsza chyba ostatnia uchwała, która jest złożona przez MOPS. Ostatnia uchwała o przyjęcie programu. To jest 150 tysięcy właśnie o tym zabezpieczeniu covidowskim i tak dalej, na co MOPS dostanie pieniądze, będzie mógł z tego korzystać. To jest uchwała na dzisiejszej sesji. Odnośnie działalności gastronomii i ile będzie kosztowało podatki od nieruchomości, czynsze, koncesje, to poprosimy pana radnego Olimpiejko o złożenie tego zapytania na piśmie. Ustosunkujemy się, podamy podstawy prawne ewentualnie, czy możemy z koncesji zrezygnować, czy nie możemy zmniejszyć opłaty i tak dalej. To nie jest odpowiedź na chwilę obecną. Po prostu nie dam rady, żeby zastosować jakiś tam przepis. Nie mam tego z sobą. Okej, okay, dobrze, rozumiem. To my po prostu, jakby coś, to będziemy przygotowani na udzielenie odpowiedzi na ten temat. Pani Katarzyna Basak, Hufiec ZHP, nie odpowiem, czy rozpoczęło się. Wiem, że jakieś czynności zaczęły być brane odnośnie finansów i tak dalej. Nie odpowiem w tej chwili na to pytanie, ewentualnie odpowiem to na piśmie odnośnie Hufca ZHP. Epidemia, Straż Miejska została niejako zobligowana, ale zatem nie poszły inne upoważnienia dla strażników miejskich. Przepisy się nie zmieniły w tym zakresie. Także Straż Miejska na chwilę obecną może tylko pouczać i raczej innych czynności nie wykonywać, nie nakładać kar sanepidu i tak dalej. Bo to raczej kary, jeżeli zakłady fryzjerskie dostały kary, to trzeba się spytać, kto im to nałoży. Czy policja, czy Straż Miejska, czy sanepid w ramach własnej kontroli. Po prostu trzeba dokładnie zapytać. Straż Miejska nie ma upoważnień do nakładania kar administracyjnych na chwilę obecną i się myślę, że to do dzisiaj się nic nie zmieniło. Opieka dzieci do lat 3 były w prokuraturze, tak został złożony wniosek przez burmistrza do starosty o nieodpłatne przejęcie tego budynku na zorganizowanie tego punktu w tym miejscu. Odnośnie do pani Pisarskiej, nie, pan Darski i od razu może pan Boiwko, kontrole, które były w urzędzie. Powtórzę to, co było mówione na poprzedniej sesji. Toczą się postępowania. Nie mamy informacji, co się dzieje w postępowaniu, a nawet gdybyśmy mieli informację, co się dzieje w postępowaniu, nie możemy tego ujawnić, gdyż narażalibyśmy się na naruszenie tajemnicy postępowania, co jest zagrożone w kodeksie karnym. A takie informacje też do nas przychodziły, że żebyśmy uważali, co się po prostu, krótko mówiąc, mówi w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Postępowania sądowe są jawne, wtedy można sąd zapytać, być na rozprawie i wszystko można się po prostu dowiedzieć. Na chwilę obecną nie powiem, po prostu nawet sami nie wiemy, jak jest, na jakim to jest etapie. Pani Ewa Pisarska, bezpieczeństwo sesji i tak dalej, zakup sprzętu do głosu, sprzętu i systemu do głosowania. Weszły bodajże 2 lata temu przepisy, że głosowanie ma być jawne, czy albo więcej nawet jawne, nagrywane, liczone i tak dalej. I to jest ten system. Gdybyśmy kupili system do zdalnego prowadzenia sesji, wtedy takiej potrzeby nie było, starostwo to zakupiło, to system, żeby działał, to wszyscy radni muszą mieć laptopy, raczej służbowe niż prywatne. Tak zrobiło starostwo i radni w starostwie powiatowym mają służbowe laptopy do korzystania, żeby nikt nie powiedział, że mu się jego sprzęt zepsuł i tak dalej. Są serwisowane przez starostwo.
Także do momentu, kiedy państwo radni nie zdecydują na zakup laptopów i podejmą tego w dyskusjach przy uchwale budżetowej, także o zakupie systemu nie mamy co po prostu w tej chwili rozmawiać, bo nie będzie na czym go po prostu zainstalować. Tak jak już powiedziałem, system do głosowania jest sprawny, państwo z niego dzisiaj korzystają cały czas. Jest rejestrowany wydruki z głosowań, co, kto i jak zagłosował się dzieje, zgodnie z ustawą, która została narzucona na samorząd. Odnośnie pracy zdalnej i prowadzenia sesji zdalnej, takiego obowiązku, krótko mówiąc, nie ma. Nie spotkałem się z tym, a dzięki temu, że mamy wyjaśnienie właśnie z sanepidu, lekko ta sesja się dzisiaj po prostu w takim reżimie odbywa i komisje na przyszłość, jeżeli będzie dalej, nie daj Boże, dalej w czerwonej strefie, korzystając z interpretacji prawnej, jak najbardziej można korzystać z Urzędu Miasta, żeby komisję przeprowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła do wiadomości informację o burmistrza z działalności międzysesyjnej. Przystępujemy do realizacji dalszego porządku obrad. Punkt 5a jest to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Projekt jest oznaczony numerem 1/30. Proszę tutaj panią przewodniczącą komisji Lucynę Jędryczkę o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany budżetu. Punkt A, dochody. Dział 600, rozdział 616. Zwiększenie o 400 000 zł dochodów z tytułu dofinansowania przez gminę Bartoszyce budowy chodnika przy ulicy Wiejskiej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95. Zwiększenie dochodów o 142 912,81 zł z tytułu dofinansowania ze środków RPO Warmia Mazury, projektu realizowanego przez MOPS pod nazwą Stop COVID-19, realizacja działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995 i dział 750, rozdział 750-23, dział 758, rozdział 758-14. Zmiana klasyfikacji dochodów. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 616. Zwiększenie o 400 000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ulicy Wiejskiej. Komisja. 40 000. Przepraszam, 40. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 750-23. Zwiększenie o 60 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wypłaconych i planowanych do wypłacenia na koniec roku odpraw emerytalnych. Dotyczy to dwóch osób z Urzędu Miasta. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 757, rozdział 757-07. Zmniejszenie o 139 000 planu wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wydatki te związane z zapłatą odsetek wyniosły w trzecim kwartale bieżącego roku 428 210. To jest 47,6% planowanych, przeznaczonych tych środków, dlatego komisja też zaopiniowała to pozytywnie. Dział 853, rozdział 853-95. Zwiększenie o 142 912 zł planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu przez MOPS. Komisja zaopiniowała pozytywnie. I dział 900, rozdział 917. Zwiększenie o 75 000 planu wydatków związanych z wypłaconymi przez ZUK odprawami emerytalnymi. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921-95. Zwiększenie o 4 000 zł planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania remont stanicy w miejscowości Stopki, który jest realizowany przez gminę Sępopol. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są
pytania, uwagi odnośnie projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Jednogłośnie pozytywnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyca na lata 2020-2035. Jest to projekt oznaczony numerem 2/30. Tutaj również proszę panią Lucynę o opinię. Komisja Programowa i Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2023. Zmiany w załączniku numer 1 wynikają z przyjętych dzisiaj zmian w budżecie. Z kolei w załączniku numer 2, który wywołał najwięcej pytań i dyskusji, zwiększono o 318 800 zł kwotę przewidzianą na realizację w 2021 roku zadania przebudowy dworca kolejowego. Oferty złożone w przetargu, który się odbył na wykonanie zadania, były wyższe od środków w budżecie przeznaczonych na ten cel i dlatego musieliśmy do prognozy wieloletniej te zwiększenie zapisać. Dziękuję. Czyli opinia jest pozytywna również, tak? Tak, rozumiem. Czy są pytania? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Czternaście za, 3 wstrzymało się. Podaję wynik głosowania. 14 za, 3 się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 5c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sępopol. Jest to projekt oznaczony numerem 3/30. Również proszę panią Lucynę o opinię. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sępopol. Kwotę 4000 miasto Bartoszyce w formie dotacji celowej udziela gminie Sępopol jako dofinansowanie zadania remont stanicy w miejscowości Stopki. Całość tego zadania szacuje się na poziomie 40 tysięcy złotych i opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 3/30? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Jednogłośnie za, 17. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę jednogłośnie. Punkt 5 do porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego przy Placu Konstytucji 3 maja 33. Jest to projekt oznaczony numerem 4/30. Poproszę panią przewodniczącą Ewę Pisarską o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeśli nie, przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 5d? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. 17 za, jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Jest to projekt oznaczony numerem 5/30. Poproszę panią przewodniczącą o opinię. Proponowany projekt uchwały dotyczy nabycia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Warszawy 33. To jest budynek po byłej prokuraturze. Przejęcie tego budynku dałoby miastu możliwość utworzenia kolejnego punktu opieki do dzieci do lat 3 i starania się o środki na ten cel z resortowego programu MALU. Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy są pytania do projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/30? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. 17 za, jednogłośnie pozytywnie.
Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 6/30. Poproszę Panią Ewę o opinię. Przy tej uchwale było parę pytań do twórcy tej uchwały, ale bardzo ładnie Pan Waldemar odpowiedział na pytania, które zadali radni. Może pokrótce przedstawię, czego dotyczy ten projekt. Proponowany projekt jest uchwałą intencyjną i dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 4 fragmentów miasta Bartoszyce o łącznej powierzchni 61 hektarów. Propozycje zawarte w uzasadnieniu wskazują kierunki działań w zaznaczonych fragmentach dołączonych do projektu jako załączniki 1, 2, 3, 4. Celem sporządzenia tego opracowania jest m.in. ustalenie funkcji dla tych terenów, dostosowanie granic elementarnych do rzeczywistego użytkowania terenów, regulacja granic, zmiana obowiązujących granic miejscowych z uwzględnieniem wniosków dotyczących zmiany planu, w tym dostosowanie do potrzeb użytkowników. Punkty 1, 2, 3, 4 uzasadnienia to propozycje zmian do wprowadzenia, podkreślam propozycje, wyznaczające kierunki prac. Przed ostatecznym zatwierdzeniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce dotyczących tych obszarów mieszkańcy będą mogli się z nim zapoznać i w razie wątpliwości złożyć swoje wnioski. Dla zobrazowania powiem, że obszar pierwszy z załącznika numer 1 dotyczy między innymi terenu na murach miasta przy ulicy Mazurskiej obok kościoła w Rynku, gdzie planuje się powstanie parkingu. Terenu zielonego za budynkiem ulicy Starzyńskiego, to jest od mojej strony patrząc przed bramą, tam w dół od wejścia w Barcatu i tam do tych murków przy placu 30-lecia. Tam również planuje się zrobić dojazdy i parkingi. Proponuje się zaplanować. Oraz reszty terenu, który mieści się w obszarze wyznaczonym linią przerywaną na załączniku, który otrzymali wszyscy radni. Obszar drugi to ulice Struga, Słowackiego, Poniatowskiego, Warszawska, Andersa. Tu planuje się uporządkowanie funkcji tych terenów. Obszar trzeci to między innymi uregulowanie sprawy działki przy ulicy Grota Roweckiego na Skarpie. I obszar czwarty to osiedle 650-lecia. I tutaj uzyskałam odpowiedzi, że w związku z budową mostu i drogi wojewódzkiej nastąpiły zmiany w ilości skrzyżowań planowanych dróg miejskich z tą drogą, która w tej chwili jest budowana. A to z kolei wiąże się z koniecznością naniesienia zmian na planie, które już w tej chwili posiadamy. Osiedle 650-lecia planowane było, jak większość z nas wie, trochę innych realiach, a co za tym idzie, między innymi część zabudowy jednorodzinnej o charakterze rezydencjonalnym, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, było takie te wielkie wille, proponuje się zmienić na zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. Kolejną zmianą jest zmniejszenie wskaźnika z zieleni z 40% do 20% oraz rozszerzenie funkcji usług handlowych i rzemieślniczych o funkcję usługową i uzupełniającą mieszkalną. Podjęcie przez nas tej uchwały po prostu pozwoli dla Wydziału zająć się pracami nad planowaniem tych terenów, które są w załącznikach. Komisja ten projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/30? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuję się. Siedemnaście za, jednogłośnie pozytywnie. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę większością głosów przyjęta. Punkt 5G porządku obrad nie procedujemy. Punkt 5H porządku obrad nie procedujemy. Jesteśmy w punkcie 5i porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed i tutaj powinno być chyba nad bezdomnymi psami. Nad bezdomnymi zwierzętami, zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także zezwolenia na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 9/30 i poproszę pana przewodniczącego Karola Kopuścińskiego o opinię na temat projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, opinia jest pozytywna uchwały. I dziękuję.
I to są. Kto z pań panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, proszę, pan przewodniczący. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu. Zastanawia mnie tutaj zapis, że we wszystkich wymaganiach, jakie musi przedsiębiorca spełnić, jest wymaganie, że musi posiadać, tak jak tu jest napisane, kadrę. Posiadać przeszkoloną kadrę w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisami o ochronie zwierząt i wszędzie jest właśnie o kadrze. Czy ten zapis przy wymaganiu do każdej właśnie działalności dla przedsiębiorcy nie będzie powodował tego, że w jakiś sposób dyskryminuje się przedsiębiorstwa jednoosobowe? To jest takie moje pytanie. Czy ktoś jeszcze miał? Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Panie przewodniczący, ja również zwróciłem uwagę na ten pierwszy punkt paragrafu pierwszego, gdzie zapisane jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. No biłem się z tym i no, przekonałem siebie, ale jednocześnie powinien być chyba następny punkt. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt. Bo tu z jednej strony przed bezdomnymi zwierzętami to zrozumiałe, że te zwierzęta mogą być agresywne w stosunku do ludzi, ale też no, trzeba te zwierzęta chronić. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Pisarska. Moją wątpliwość budzi to, czy, bo jak czytamy tą uchwałę, tą propozycję uchwały, to widzimy, że te obostrzenia dla osób, które chciałyby się zająć, czy firm, które chciałyby się zająć problemem zwierząt, są bardzo wysokie, a sami wiemy, że sami do końca nie spełniamy z nich wielu. I czy to nie jest tak, że stawiając tak wielkie wymagania tym firmom, które byłyby zainteresowane, nie spowodujemy tego, że nie będzie nikogo, kto by chciał się tym zajmować? To takie moje pytanie. Dziękuję. Czy autor projektu uchwały mógłby się odnieść tutaj do... Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, ja zgadzam się tutaj z panią radną Ewą, bo zapisy na przykład paragrafu trzeciego, już nie będę wszystkich wymieniać, ale nawet urządzenia do elektronicznego znakowania zwierząt, elektronicznej identyfikacji zwierząt w sytuacji, kiedy te osoby, które angażują się w prowadzenie tych schronisk, robią to wolontarystycznie, osoby, które współpracują, to też naprawdę jest ich wyraz dobrej woli. No te zapisy no, momentami są takie, zdawałoby się, trochę absurdalne i stawiamy tutaj bardzo dużą poprzeczkę, wręcz zaporę przed tymi osobami, a wszyscy jakby wymagamy, no, znajdujemy zwierzę gdzieś na osiedlu i lecimy gdzieś do przytuliska, no może panie się tym zwierzęciem zajmijcie. Ale za co i po prostu w takich realiach to jest jakby według mnie mało prawdopodobne, więc te zapisy są takie, są bardzo dużymi obostrzeniami. Dzięki. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby? Proszę bardzo, pan Tadeusz Azarowicz. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna Rado. W tym, znaczy chodzi o tej uchwale zwierząt, brakuje mnie spisu, po prostu spisu zwierząt. Ile jest psów, ile jest kotów. Wtedy będziemy mogli coś tam dalej. Bo skoro nie wiemy, ktoś ze wsi przyjeżdża, pies zostaje jego i nie wiadomo, czyj to pies lata, bezpański. A jak będziemy mieli spis lub czipowanie psów, wtedy niestety można wyłapać wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? To proszę autora projektu uchwały o odniesienie się do
tych wątpliwości. Bogdan Pisarek, referent Wydziału Komunalnego zajmujący się ochroną zwierząt. Szanowni radni, panie burmistrzu, mylimy tutaj dwa pojęcia. Projekt uchwały, który obecnie procedujemy, i program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Te rzeczy, o których państwo mówią, są zawarte w programie opieki nad zwierzętami. Program w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Krótko mówiąc, tu chodzi o prowadzenie schronisk. Mamy przykład, to co się ostatnio działo w kraju, choćby nawet w schronisku w Radyskach, tak? Jakie tam panują warunki? Te wszystkie zapisy, które są w tym projekcie uchwały, sprawiają, że te zwierzęta w takich schroniskach będą mogły przebywać godnie i żeby im się nie stała żadna krzywda. To, o czym mówimy, te pytania, które padły tutaj na sali, wszystko reguluje program opieki nad zwierzętami, który uchwalamy corocznie, i tam też jest informacja na koniec każdego roku z działalności takiego programu. Tam jest, ile zwierząt zostało wyłapanych, kto wyłapuje, ile takich ewentualnie zwierząt w mieście może przybywać. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie. Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrz. No niestety ja nie uzyskałem odpowiedzi właśnie, czy jeżeli ktoś posiada jakiś grunt i chciałby samodzielnie jako jednoosobowa działalność prowadzić grzebowisko zwierzęcych zwłok i ich części, czy zgodnie z tą uchwałą będzie mógł to zrobić, bo w mojej ocenie nie będzie mógł, bo nie będzie posiadał wyspecjalizowanej kadry. I ja też nie chcę nikomu, żebyśmy ograniczali w jakikolwiek sposób prowadzenie działalności, bo ktoś może mieć gdzieś, nie wiem, w rejonie naszego miasta czy sąsiednich miejscowości teren, gdzie chciałby na przykład taką działalność prowadzić, i do tego uważam, że nie trzeba wykwalifikowanej kadry, żeby prowadzić grzebowisko i wieloosobowej co najmniej. Co na ten temat, wnioskodawca? Jak najbardziej. Przepisy, które mówią głównie o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach, jak również które odnoszą się do ustawy o ochronie zwierząt, pewne rzeczy, które tu są zawarte, wskazują nam jednoznacznie. Tak, osoba jednoosobowa działalność, czy osoba, która będzie chciała takie schronisko prowadzić, jak najbardziej będzie mogła po uzyskaniu tych wszelkich, no wiadomo, że nie będzie miała wyszkolonej kadry, ale sam będzie musiał odpowiednie przeszkolenia czy kursy przejść. Resztę, jeżeli spełni, jak najbardziej może taką działalność prowadzić. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę jeszcze, panie przewodniczący. Ja rozumiem akurat tutaj, co kolega Bogdan powiedział, że to jest w tym programie opieki nad zwierzętami. Natomiast kolega odniósł się też tutaj do sytuacji jakiegoś schroniska, przytuliska w innej miejscowości, a my tutaj procedujemy uchwałę, która dotyczy jakby opieki nad zwierzętami, znaczy o wymogów, jakie musi spełnić przedsiębiorstwo opiekując się zwierzętami na terenie miasta Bartoszyce. I ja tu bardzo mocno odnoszę do naszego lokalnego poletka. I też tak jak tutaj pan radny Tadeusz Azarewicz wspomniał o tym, że powinna być lista tych zwierząt. Ja wiem, że to jest w ogóle irracjonalne zrobić taką listę, ponieważ osoby, które prowadzą przytuliska i schroniska, to starają się te zwierzęta jak najszybciej dać w dobre ręce i te zwierzęta przybywają naprawdę w zatrważającym tempie. No to jest moje oczywiście zdanie. Państwo możecie mieć inne. Dziękuję. Dobrze. Czy wyczerpaliśmy dyskusję? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/30? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Wszyscy.
13 za, 3 wstrzymujące się. Kto jeszcze się nie da nie zagłosował? O, Stanisław, co? Trudno już, głosowanie minęło, pan przewodniczący nie brał udziału w głosowaniu. Szczerze mówiąc, naciskałem, tylko nie patrzyłem za tyłu. Dobrze, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą Stop COVID-19. Realizacja na terenie miasta działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2020. Jest to projekt oznaczony numerem 10/30. Poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji na terenie miasta Bartoszyce projektu Stop COVID-19. Projekt będzie realizowany przez MOPS w Bartoszycach i umożliwi zabezpieczenie specjalistyczny sprzęt i środki ochrony pracowników. Pracowników świadczonych usługi wspierające oraz osób z nich korzystających. Łączna wartość projektu wynosi 150 490 zł, w tym dofinansowanie 142 912 zł oraz wkład własny w wysokości 7 584 przewidziany w ramach środków na bieżącą działalność MOPS-u. Będzie właśnie ten wkład własny dofinansowany przez MOPS. I tutaj może jeszcze tak, myślę, że specjalistyczny sprzęt to są przede wszystkim dozowniki czy względnie jakiś sprzęt do ozonowania. O tak, może tu pani dyrektor, bo pan się pytał wtedy o ten specjalistyczny sprzęt i środki ochrony, no to, to każdy wie, ale specjalistyczny sprzęt to może pani Stefania bardziej by powiedziała o tym specjalistycznym. Ale według mnie to są właśnie te wszelkiego rodzaju dozowniki czy właśnie taki sprzęt do ozonowania pomieszczeń. Dobrze, proszę bardzo pana radny Lipiejko. Stąd było właśnie moje pytanie odnośnie tego sprzętu, bo ja tu tak naprawdę wcześniej się nie dopatrzyłem sprzętu, tylko to są maseczki, płyny, przyłbice i inne rzeczy, chyba że tutaj czegoś nie wiemy. Chyba, że to nie jest sprzęt. Chyba, że to jest jako sprzęt, ale to nie chyba. Stąd tutaj było to moje pytanie na początku, bo właśnie myślałem, że nie doczytałem czegoś. Nie? Dziękuję. Dziękuję. Panie dyrektor, jakby króciutko wyjaśniła sprawę. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. W części dotyczącej opisu projektu tam wymieniłam zarówno drobne środki zabezpieczające, jak również ten sprzęt specjalistyczny. Są to między innymi ozonatory, termometry bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk, no i jeszcze dodatkowo ochronne pleksi do wydzielenia stanowisk pracy. Dziękujemy. Wszystko jasne. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 10/30? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę jednogłośnie. Punkt 6 porządku obrad. Informuję państwa, że w okresie międzysesyjnym interpelacja, zapytania i wnioski złożyli pani radna Katarzyna Basak w sprawie ponownej lokalizacji przecieku dachu budynku przy ulicy Wolskiego 5. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pani przewodnicząca, również Katarzyna Basak w sprawie umocowania trzepaka do dywanów przy ulicy Wolskiego obok Placu Zabaw. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński w sprawie napraw bieżących ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński w sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy ulicy Leśnej na ulicę Akacjową. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński w sprawie przyłączenia się miasta Bartoszyce do projektu Krajowej Izby Gospodarczej
hashtag Solidarni Biznesem, nie pozwolę się zamknąć, wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński w sprawie powołania oficera pieszego Bartoszyc oraz pełnomocnika miasta Bartoszyce do spraw komunikacji rowerowej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Mam pytanie, czy autorzy tych interpelacji i zapytań mają jakieś niedosyt, że tak powiem. Proszę bardzo. Ja chciałam, żeby pan przewodniczący wspomniał jeszcze o wniosku, który dzisiaj złożyłam, bo nie miałam możliwości po prostu złożenia w urzędzie, jeżeli jest taka możliwość, bo to jest sprawa bardzo pilna. Natomiast jeżeli chodzi o satysfakcję, satysfakcja tutaj jest w przypadku Trzepaka jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o temat przecieku dachu przy ulicy Wolskiego 5, to już składałam wniosków, nie wiem, z 6 czy z 7 i ciągle temat jest jakby palący. Jeżeli można by było naprawdę przyłożyć się do tego tematu, bo człowiek nie jest niczemu winien, a w momencie, kiedy pojawi się opad, jakikolwiek, on nie musi być silny, to po prostu w tym mieszkaniu pojawiają się bardzo mocne zacieki, wręcz trzeba miski podstawiać. Także ja bardzo proszę, żeby jednak wziąć pod uwagę Wolskiego 5 i ten temat załatwić do końca. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Przechodzimy wobec tego, jeśli nie ma więcej żadnych takich na temat. A można jeszcze ten wniosek? No proszę. No ten wniosek, który panu przewodniczącemu przekazałam. Ale to, ponieważ że teraz powinniśmy go odczytać? Tak. Jeżeli można, to bardzo proszę. Nie mam go teraz tutaj przy sobie. No to bardzo proszę, no jeśli ponieważ takie istotne, bardzo proszę odczytanie. Wniosek dotyczy bezkosztowego podłączenia monitoringu miejskiego w nowym budynku Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. W związku z przeniesieniem Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach do nowej siedziby mieszczącej się przy ulicy Wyszyńskiego 28 istnieje potrzeba przeniesienia urządzeń do odczytu miejskiego monitoringu wizyjnego do nowej siedziby komendy. Dotychczasowy zainstalowany monitoring miejski w Komendzie Policji był finansowany z projektu pod nazwą Budowa systemu monitoringu wizyjnego obszarów rewitalizowanych miasta Bartoszyce. Z uwagi na fakt, iż policja stoi na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Bartoszyc, korzystanie z monitoringu miejskiego jako dodatkowego zabezpieczenia przestrzeni publicznej jest jak najbardziej zasadne. Możliwość bieżącego podglądu miejsc, które obejmuje monitoring miejski, jest bardzo istotna. Niestety w budżecie Komendy Wojewódzkiej Policji, z czego finansowana jest też działalność Policji Powiatowej naszej bartoszyckiej, nie ma dodatkowych środków przeznaczonych na ten cel. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość bezkosztowego podłączenia monitoringu miejskiego w nowym budynku przy ulicy Wyszyńskiego 28. Koszty podłączenia w skali miesięcznej, mam świadomość, że to są koszty około 600, może 700 zł. Niestety Komendy Powiatowej Policji na to nie stać. To jest taka gorąca, gorąca prośba. Dziękuję. Dziękuję. No oczywiście odpowiedź pani uzyska tak jak przy każdym innym zapytaniu czy interpelacji. Jeśli nie ma więcej zapytań i dyskusji, przechodzimy do punktu 7. To jest do spraw różnych i państwa uprzejmie informuję, że do Rady Miasta wpłynęły pisma. Postanowienie komisarza wyborczego w Elblągu w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Bartoszycach. Pismo pana Witolda Dalskiego w sprawie prośby producentów rolnych o pomoc w rozwiązaniu problemów na targowisku Mój Rynek. Skierowałem to do Komisji Gospodarki Miejskiej, do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I to są te wszystkie pisma, które w tym okresie wpłynęły. Czy otwieram sprawy różne? Kto z państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Tylko prosiłbym bardzo, bardzo króciutko, syntetycznie na temat i odpowiedzi również krótkie. I po kolei była pierwsza pani Adamczyk, bardzo proszę, a później pan Sarzyński. Moje pytanie jest do pana wiceburmistrza. Na części ulicy Jagiellończyka została wprowadzona nowa organizacja ruchu i wiemy, że powodem wyłączenia jest zły stan techniczny budynku zlokalizowanego przy Placu Zwycięstwa oraz nałożony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakaz wyłączenia z użytkowania wyżej wymienionego odcinka drogi.
Moje pytanie, jak i przedsiębiorców i mieszkańców, brzmi: do kiedy droga zostanie zamknięta? Na jakim etapie jest obecnie sprawa tej rozbiórki? Czy coś się zaczyna dziać? Ponieważ znowu zaczyna się utrudnienie z dojazdem na kwadrat. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Serzyński. Ja od razu zaznaczam, że chciałbym odpowiedź uzyskać na piśmie. Wiosną była przeprowadzona kontrola, inspekcja w sumie, fachowców w zakresie kanalizacji burzowej i wadliwie działającej kanalizacji burzowej przy ulicy Jagiellończyka i przy ulicy Turkowskiego. Jakie zostały poczynione kroki w tym kierunku i jakie zostały wyciągnięte wnioski? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Witold Dalski, później pan Karol Kapuściński. A więc tak, przede wszystkim bardzo dziękuję za zareagowanie na sprawę ścieżki przy Jeziorku Mleczarskim. Tam już się dzieje i będzie dobrze. No, można było to troszkę szybciej, bo w tej chwili to jest tak wstrzymane na tydzień, dwa, może więcej, rekreacja nad tym jeziorkiem. Jest taka uwaga odnośnie ulicy Rotmistrza Pileckiego, że tam jest zagrożenie, że tam trzeba zadbać o infrastrukturę, która już jest podziemna też. Zbliża się zima, żeby tam nie było jakichś awarii instalacji, które tam są przy tej drodze montowane. Jak również, no, tam jest troszkę lekki bałagan. Odnośnie bazaru, to co napisałem w wniosek tych ludzi, którzy tam sprzedają, to jest sprawa dosyć pilna, bo zbliża się jesień z opadami, zbliża się zima, a tam jest sytuacja taka, że jakby teraz zgłosić ten temat dla Państwowej Inspekcji Pracy, to byłby nakaz zrobienia pewnych rzeczy. Nie chciałbym, żeby to była na reakcję Państwowej Inspekcji Pracy, czyli nakazowo. Proszę o pilne, jak gdyby, zainteresowanie się tematem, komisyjne sprawdzenie tych spraw i co można zrobić, co trzeba zrobić, to trzeba zrobić. I jeszcze takie pytanie. Bartoszyce, na stronie miasta było, to też troszkę na moje przypomnienie, jest taka akcja flaga od premiera, czy tam coś tak w tym stylu. Czy jest jakaś informacja, ile ludzi, ile mieszkańców już zagłosowało? Bo jeżeli 500 głosów było w tym głosowaniu, to dostajemy flagę za darmo i maszt, a potrzebne jest to szczególnie przy pomniku Orła Białego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Karol Kapuściński. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, jakiś czas temu burmistrz miasta zadeklarował, że zaproponuje rozwiązanie nad opieką do dzieci klas 1-3 w szkołach świetlicowym. I chodzi mi o to, czy jeżeli teraz jest tyle sal wolnych, ponieważ inni uczniowie mają zdalną, sale się zwolniły, czy jest możliwe zapewnienie dla klas 1-3 świetlic? Dziękuję. Czy to wszystkie pytania w sprawach różnych? Pan Puszka, później pani przewodnicząca. Tak będzie. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie związane właśnie z osiedlem Działki, bo najczęściej pytania moje dotyczą tego osiedla. Przy szkole podstawowej numer 4 na parkingu wewnętrznym, to jest ten parking między bramą wjazdową a Orlikiem, od 2 lat bodajże znajdują się 4 palety kostki polubrukowej. I z tego co wiem, bo już rozmawiałem kiedyś z panem burmistrzem, tam był planowany właśnie, planowana była wymiana tej trelinki, bo to jest w zasadzie tak, teren wokół został, wokół tego terenu została położona kostka polubrukowa. No został jeden odcinek tam o powierzchni bodajże 100 kilkudziesięciu metrów sześciennych.
I chciałbym się dowiedzieć po prostu, czy w najbliższym czasie będą planowane jakieś prace związane właśnie z wymianą tej straszliwej trelinki, bo nie ukrywam, że to po prostu wygląda okropnie. Poza tym wielokrotnie widziałem też młodzież, która tam po prostu na tych paletach się bawiła, rozrywała, wyciągała te kostki i układała sobie, bawiła się przysłowiowymi klockami Lego. Jest to też poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa dzieci, które wokół terenu tego przebywają. I stąd moje pytanie, kiedy właśnie jest planowana wymiana tej kostki polbrukowej. I drugie takie standardowe pytanie dotyczące właśnie kładki pierwszej na działkach. Na jakim etapie są prace? Czy już właśnie został ogłoszony przetarg? Kiedy ewentualnie te prace właśnie się rozpoczną? Bo nie ukrywajmy, jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny. Przede wszystkim dla niezmotoryzowanych mieszkańców działek i nie tylko. No i jeszcze jedno pytanie związane właśnie z elewacją przedszkola na działkach. Już to pytanie wielokrotnie też zadawałem. Uzyskałem odpowiedź, że jeżeli będą stosowne programy, to ta elewacja właśnie zostanie poprawiona. Czy były złożone już jakieś wnioski w tym zakresie? Jeżeli tak, to kiedy? A jeżeli nie, to po prostu w jakim okresie takie wnioski planujecie Państwo złożyć? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz Pani Przewodnicząca, proszę, a później Pani Radna Pisarska. Szanowni Państwo, a propos pytania też, które zadał kolega radny Karol Kapuściński i opieki świetlicowej dla dzieci klas 1-3. Ja mogę się odnieść akurat, jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 3, ponieważ wymagana jest tutaj decyzja Rady Rodziców i dzisiaj właśnie rano taki wniosek, oczywiście z opinią pozytywną Rady Rodziców, podpisywałam odnośnie opieki nad tymi dzieciaczkami przez Stowarzyszenie ZHP. Nie wiem, jak to jest w przypadku pozostałych szkół. Mogę odnieść się tylko do szkoły podstawowej numer 3. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że to się zadzieje lada dzień. I Pani Radna Pisarska, proszę. Moje pytanie dotyczy ulicy Słowackiego, w zasadzie bezpieczeństwa na tej ulicy. Jakiś czas temu poruszałam problem, aby na skrzyżowaniu z ulicą Mickiewicza postawić znak stop. Poinformowano mnie, żebym złożyła stosowne pismo, ale obserwując, jak dużo osób tam się porusza, bo wybudowaliśmy na tej ulicy halę, bo jest tam szkoła, zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2, jest tam tak zlokalizowane przejście, że w momencie, gdy młodzież przychodzi, a samochody stoją, jest bardzo słaba widoczność. Wielokrotnie zwracałam się z prośbą, czy też z propozycją tego, żeby postawić tam, czy położyć śpiących policjantów lub też jakieś inne, może zmienić organizację ruchu na ulicy Słowackiego, ponieważ coraz częściej w naszych ogródkach lądują samochody z wypadków. Tak? My nie możemy jako właściciele budynków nareperować płotu, bo fizycznie mamy działkę sprzedaną do końca własnego budynku, więc jest tam dość sporna kwestia. Po tej drodze wcześniej nie jeździł autobus, teraz codziennie rano jeździ tam autobus. Cały ruch z ulicy Poniatowskiego został tam skierowany. I uważam, że niekoniecznie ja miałabym rozwiązywać ten problem dotyczący bezpieczeństwa na tej ulicy poprzez złożenie wniosku o postawienie znaku stop. Oczekiwałabym tutaj od wydziału, aby zastanowił się, w jaki sposób zmienić organizację ruchu na tym odcinku, na tej drodze. I prosiłabym tutaj o jakąś propozycję może kierownika wydziału. Dziękuję. Dziękuję. Czy to wszystkie? Pani Radna Machniewska jeszcze, proszę. Skoro była mowa o monitoringu, pytanie w sprawie monitoringu na działkach, bo tam miesiąc temu doszło pod kościołem do aktu wandalizmu i ofiara tego aktu została poinformowana przez policję, że monitoring na działkach nie działa. Podejrzewam, że większość o tym wie, a nawet nie podejrzewam, tylko wiem, że większość mieszkańców działek o tym wie, że on nie działa, co też prawdopodobnie jest wykorzystywane właśnie przez osób, które do takiego aktu doprowadzają. Ale
Teraz taka mała uwaga. Jeżeli komendant policji, bo szkoda, że nie ma pana burmistrza, chciałabym się zapytać, co się stało na linii władzy samorządowej, a władzy rządowej, że pan komendant po prostu nie przyszedł do burmistrza i nie zadał, po prostu go nie poprosił o podłączenie do tego monitoringu. Chciałam się pana burmistrza zapytać, o co, co się takiego stało na tej linii, a ponadto, no, to jest jednak jakaś powaga dla władzy. A mianowicie, jeżeli pan komendant wykorzystuje radną do tego, żeby załatwić sobie jakiś temat, no to pan komendant ośmiesza właściwie swoje stanowisko. Bo powinien wystąpić z pismem oficjalnym i do radnych, i do pana burmistrza. To są właściwe instytucje do zajęcia się sprawą komendy powiatowej. A nie tak, tu sobie wyrwę, tu sobie zaproszę na kawkę, porozmawiam. No, co to za powaga? Co to za powaga? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze pani radna. Chciałam się odnieść do tego, co pani Wioletta Machniewska powiedziała. No to akurat w moim przypadku nie była żadna kawka, tylko pismo, które pan komendant skierował do wiceprzewodniczącej Rady Miasta Bartoszyce. Ja w odpowiedzi na to pismo właśnie wystosowałam konkretny wniosek tutaj do pana przewodniczącego i za pośrednictwem pana przewodniczącego do pana burmistrza. Także to jest oczywiście pismo oficjalne. Mam je właśnie tutaj ze sobą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, może pana burmistrza czy wyznaczoną osobę odniesienie się do poruszonych spraw w sprawach różnych. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, szanowni państwo. Ja może w sposób taki bardzo skrótowy odniosę się do tych wniosków. Mam nadzieję, że zostały zanotowane. Z uwagi na reżim przewidziany przez na dzisiejszej sesji nie jesteśmy w stanie na wszystkie pytania odpowiedzieć, ponieważ mamy tylko taki skład, jaki jest możliwy, jeśli chodzi o kompetentnych pracowników. Odniesiemy się do każdego tego państwa wniosku w sposób kompetentny, rzeczowy, dokładny, pisemnie. Mam nadzieję, że te pytania zostały zanotowane. Ja tylko, ponieważ bezpośrednio do mnie się była kwestia pierwszego pytania pani Adam, czy chcę powiedzieć, że całe postępowanie w tej sprawie skomplikowanej i dosyć trudnej, mającej swoją historię, prowadzimy w tej chwili wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Dlatego tam też są określone procedury przewidziane, ale o tym szczegółowo panią poinformujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, przyjmuję tutaj wyjaśnienia pana burmistrza. Jeśli nie ma więcej żadnych pytań w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam obrady 30. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Życzę państwu wszystkiego, dużo, przede wszystkim dużo zdrowia. Pilnujmy się nawzajem w tych trudnych czasach. Dziękuję bardzo.